Przynajmniej dzisiaj mogę to powiedzieć, że witam was z nową fryzurą, czyli nowe umiejętności i też nowa gierka, ponieważ będziemy dzisiaj grać z gierką, którą nie jestem w stanie wam zbytnio opisać słowami, więc będę musiał to pokazać. Ultra Goodness 2, które zakryłem kamerką i dobrze przynajmniej pamiętałem, jaki był tytuł, bo byłby po prostu przypał. Gierka strasznie mi się spodobała przez motyw, jaki w sobie posiada, ponieważ posiada motyw z gry Super Hot. Przeciwnicy i świat proszę tylko wtedy, kiedy ty strzelasz lub ty się ruszasz, co jest bardzo przyjemną gierką, przyjemnym typem gierki do takich fajnych odczuć, doznań w ogóle. Mam nadzieję, że gierka ma koniec, bo nie mogę znaleźć nigdzie informacji na temat tego, czy gra ma koniec, czy nie ma końca, czy to jest jakiś typu na zasadzie baw się i masz jeden run, jak na przykład, nie wiem, Click Right to Necromancer, czy jak tam się nazywa gierka i na przykład przegrywasz to, zaczynasz sobie od nowa, znowu tak bezsensownie grając, czy mam jeszcze jakiś koniec, nie wiem, ale się przekonamy. Wiem, że to jest druga część, ale nigdy nie widziałem pierwszej części, a druga mi się rzuciła w oczy, więc uznałem, że po prostu zaczniemy od drugiej gierki i znaczy drugiej części i zobaczymy, jak to będzie, więc klikamy play, idziemy naszym, o, czyli są levele, czyli mamy leveli 10 na stage, stage będziemy mieli 3 plus walka z jakimś bossem. Alright, więc zaczynamy od levelu 0. Tak, ogólnie jesteśmy w teorii bogiem z naszym kompanionem, jakim jest kotek. Patrzymy z szatanem. Piękny opis całego wstępu do gierki. Ultra Goodness 2. Mówię, muzyka mi się strasznie podoba. Okej, spacja z Armageddon, wsadem chodzę. Tryb to jest prawy, lewy to jest ten. Co było F? Co było F? F to jest bomba, okej. Czyli chodzę. Jezu, jak to gra szybko działa. I mogę po prostu strzelać. Mam jakąś ilość amunicji, którą mogę, powiedzmy, wykorzystać. Czy widzicie? Super hot. Dosłownie, strzelam, to się wszystko rusza. Jeżeli po prostu chodzę, to też się wszystko rusza. Więc taki fajny motywek gierki. Ogólnie pokazuje nam, gdzie są chyba, jeżeli dobrze rozumiem, wszyscy przeciwnicy. HP mam w lewym górnym rogu, czyli nie jest tak, że na przykład raz dostanę i zginę. Co mnie bardzo cieszy, bo zgaduję, że po prostu nie dałbym rady. Okej, okay. I pokonaliśmy pierwszy level, jeżeli dobrze rozumiem. Mogę pójść dalej, to jeszcze pieniądze, jakie zdobywam. F to jest bomba. I spacer z Armageddon. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak to działa, żeby ten Armageddon użyć, ale wygraliśmy pierwszy level, 11 complete. Press any button to continue. Fajne takie cięcia by zrobili, dość przyjemne. Okej, czyli tak, C, jeżeli kliknę. I tutaj mogę sobie robić upgrade'y, czyli że na przykład są rozdzielone osoby. Jeżeli dobrze ogarnę, to tak ma być, że strzela i Bóg i kot. Może być, że strzeli razem, wtedy się jakby łączy moc w tym stylu. Tu jest, że mam. Okej, dobra, będziemy rozumieć to wszystko, będziemy mieli pieniądze. Więc na razie zostaniemy po prostu przy tym, co posiadamy. Mogę to zniszczyć? By to przestało do mnie strzelać, dziękuję. To mam jakieś złote coiny. Teraz tu są króliki, nie króliki. Demony, nie demony. Tu się jakoś obraca to, pokazuje w którą stronę. I jest to łatwo do wytajmowania. Tutaj pyk, myślę, że zostałem pierwszy demon. Tutaj bierzemy te pieniądze, niszczymy tą maszynkę i bierzemy znowu pieniądze. Tutaj demon do mnie wyskakuje, ale ono. Panie, ja tu jestem profesjonalnym kotko strzelcem. Czy kot też może dostać damage? Tylko ja muszę unikać. Dobrze, że tylko ja mogę dostawać damage, więc o kota się nie muszę martwić, co mnie bardzo cieszy, że mój hitbox tylko jest tykany, jeżeli to jest właśnie ten cały. Boże, bo nie prawym wszystkim myśmy nie mieć. A, to są te wszystkie tryby, czyli na początku tylko jeden tryb i na razie nie mogę nic z nim na razie zrobić. Mam F, które jest bombą. Tą bombę jakby sobie rzucam i ona po prostu po chwili wybucha, zabijając wszystko mniej więcej w okolicy, jak widzimy nawet tą maszynę na więcej chwilę. Mam jeszcze Armageddon, który jest pod spacją. I jeżeli kliknę tam spację, jeżeli będą ludzie w okolicy, to klikam sobie tu i klikam sobie tu. Tym zatrzymujemy czas i w te miejsca możemy rzucić 3 meteoryty. Co jest czymś całkiem spoko. Taka fajna mechanika, w momencie kiedy będzie na przykład jakiś większy syp, jakaś walka z bossem, to zgaduję, że to będzie jakieś bardziej opłacalne do używania. Okej, tutaj do mnie króliki doskakują, ale wyjątku. Dostałem pierwszy damage, okej, czyli nie wiedziałem, że to wybuchnie, na co nie byłem przygotowany. Ale ogólnie to będzie pierwsza gra, w której muszę powiedzieć jedno. No muszę być po stronie kotów. Niestety nie jestem po stronie psów po raz pierwszy. Ale wydaje mi się, że raz można mi to chyba po prostu wybaczyć. Okej, tutaj niszczymy teraz to, unikamy teraz tych kulek. Jak widzę, to też może atakować naszych przeciwników i odczuwają to wtedy tak samo jak my. Odnuję sobie jakąś rękawicę czy coś w tym stylu, nie wiem co ona zbytnio daje.
Ale wiem, że muszę wyczyścić wszystkich przeciwników. Tutaj gdzieś coś. Armagedon jest ready. Ale tu jest tylko jeden kluczek, więc na niego Armagedona po prostu używać nie będziemy. Pieniądze musimy tutaj zebrać. Też nie chcę użyć teraz Armagedona w jakimś takim złym miejscu, w którym, do którego miałbym problem dojścia. Zauważymy, że też jest jakby killstreak możemy robić. Jak mamy na górze napisane kills i zgaduję, że im więcej osób zabijamy w naraz, albo inaczej, tam w krótkim odstępie czasowym, tym możemy też więcej hajsu dostać. Okej, teraz tutaj trzeba uniknąć tą te kulki. No i znowu dostałem damage. Ogólnie jak tu się wyleczyć w tej grze? Czy HP jest nadal level, czy na przykład muszę się jakoś leczyć i na przykład... Oła, oj. Tutaj tam bombę rzucimy. No, gdzieś tam poleciała w ogóle? Użyłem tą bombę, ale nie widzę, żeby w ogóle cokolwiek się z tym stało. Teraz tutaj mogę użyć Armagedona. Niech tam poatakuje, tutaj kulki lecą, uniknięte, nic nam się tutaj nie stało. Tutaj bombę rzucam, królik dostał, bomba wybucha na działku. Deadly. Co to było? Come on, nie zauważyłem tam jakiegoś wybuchu. Teraz tylko to zniszczyć, wziąć pieniądze i możemy wyjść też portal do następnego levelu. Mam nadzieję, że, a mówię, HP się respi z każdym nowym levelem, żeby nie było, że nagle muszę na nim HP trwać. Okej, czyli jest HP na level. Ej, zbieram pieniądze. Jestem ciekaw, czy ogólnie kiedyś mi poinformuje gierka. O kurde, co za grzybki. Wybuchowe grzyby, które robią sekwencje wybuchowe. Czyli muszę uważać, żeby zbytnio do nich nie podejść. Okej, tutaj dostałem rozrzucenie bomb, które jeżeli dobrze rozumiem też zadziały na mnie. Ja też dostałem ten damage, na co nie byłem przygotowany. Tu jest rękawica, która daje nam coś, czego jeszcze nie ogarnąłem. To jest działko, rzucimy tam mu bombę. Ale tu jest syf. Oła! Aha, czyli dobrze, rozumiem, o co chodzi już. W momencie, kiedy robimy combo, to dostajemy też pieniądze dodatkowe jakby z bonusu. Tam jakiś mamy bonus po prawej stronie na dole się nam zalicza. I są dodatkowe coiny, czyli opłaca się robić serie wybuchowe, niżeli brać ludzi po prostu pojedynczo. Bo po prostu możemy zrobić wtedy więcej, o wiele hajsu. Te działka owszem dają nam te niby jakieś pieniądze. W sumie nawet się jeszcze nie przekonałem, jakie to są pieniądze. To, z tego jest jedna sztuka, z tego jest 10. Czyli opłaca się niszczyć te działka. To jest 10 golda, ja potrzebuję 1000, żeby zrobić pierwszy zakup. Więc no jeszcze tutaj trochę tego będzie. Okej, króliki tam tutaj próbują wjechać na twarz. Tutaj diabeł, tutaj kolejne króliki. What the... Tutaj było to oko demona, cokolwiek to było, wyskoczyło mi losowo, ale zdobyłem się z niego HP, więc jakoś to się z tego odbijemy. Tutaj królik nam próbuje wskoczyć, ale kamerka to jest strasznie skacze, to też jest irytujące. Nie wiem, czy opłaca mi się to, że pokazuję wam to, że w prawym górnym ogóle jest napisane kot, ale zgaduję, że jeżeli będę zmieniał tryby, to może tam coś będzie coś zmieniało. Okej, co to za świnia? Piggy bank, dostałem właśnie skarbonkę, 50 golda. Teraz to działko zniszczy, bo tam ktoś jest. I wiem, że na początku zostawiłem parę demonów tam na górze jakby. Pokazałem głową. To jest level up pokazywania gdzie, no tam na górze. Tutaj też zostawiłem demony, 3. Jeden, drugi i trzeci, mam nadzieję, że żadnej bomby nie było i chyba... A nie, coś tu jeszcze jest zostawionego. Tu jeszcze są grzyby, które blokują ogólnie dla nas też pieniądze. I też pokazały nam jedno działko, ale tam tak z tej lewej strony coś jeszcze jest, więc muszę tam pójść. Co to jest? Czy mam tutaj po prostu postawić na tą bombę? Jeżeli tej bomba wybuchnie, co się stanie? Aha, że jak na to nadepnę, to bomba się po prostu aktywuje, dobra. Ja myślałem, że to jest na zasadzie takiej, że ja tam rzucę bombę, to dostanę jakiś bonus w tym stylu, ale nie. Dobra, lecimy w takim razie do exitu i lecimy do kolejnego levelu. Bo jest level wyczyszczony, a my dalej dajemy sobie radę ze złem. Ultra goodness, ultra dobroć. To dopiero sobie ogarnąłem. Uuu, tutaj już widzę, nasi przeciwnicy zaczynają troszeczkę bardziej level upować. Zamiast normalnych demonów są już demony z jakimiś pseudo karabinami. Co tego będzie powodowało, że będzie wszystko o wiele trudniejsze do unikania. I pamiętajcie, zawsze, ja zawsze mogę przestać atakować i po prostu się ruszać. Przez to będę miał o wiele łatwiej z tym, aby jak to się nazywa, uniknąć pocisków, przewidzieć więcej, gdzie lecą i tak dalej. Jednakże ja tu kozak, nie potrzebuję aż takich na razie bajerów do momentu, a serio poziom trudności troszeczkę wskoczy do góry. Tutaj pieniądze do zebrania, tutaj jest maszynka z kolcami, bo mi daje też kolejne 10 golda i mamy tysioka, czyli już mógł sobie kupić tryb strzelania, jeżeli dobrze ogarniam, jeżeli się nie mylę. Ała. Więc jeżeli bym teraz wziął C i wszedł sobie tutaj, mogę sobie kupić price, nowe strzelanie. Ogólnie tego będzie naprawdę sporo. I kolej... tutaj w sumie głównie są za 1000. Tutaj mogę mieć splita te strzelania.
ale wolniej by nie strzelał nasz kot. Tutaj mogę mieć, że będą jakby razem celować z jednego miejsca, czyli karabin. Bo tutaj strzelałem z dwóch innych miejsc, tu z jednego miejsca, a tutaj po prostu, że splita mam na tym, na naszej postaci. Tyle, że split może być nieopłacalny w walkach z moimi przeciwnikami, ponieważ no, wciąż atakujemy tylko jedną osobę, tak? Więc zrobimy sobie po prostu ten karabin, purchase i strzelamy z drugiego typu. Czy jest włączony drugi typ? Trzeci, jak to... A! Dwójka jest włączona? Chyba tak. No tak, on teraz o wiele szybciej do mnie dolatuje i mniej więcej strzelamy z tego samego miejsca. Ogólnie tutaj bomby pójdą, więc trzeba było je odpalić i teraz pounikać, żeby zbyt dużo nie porostawać. Dobra, to działko nas tutaj niszczymy. Jeden minus jest taki, że do tej pory mogłem jakby użyć kota jako wyjście gdzieś na przykład za rogu w tym stylu i nie musiałem się jakoś ultra martwić. Czy w ogóle tego używam? Bo nie widzę różnicy pomiędzy tym teraz. Poczekajcie, to mniej więcej, jakbym strzelał mniej więcej tu, to trzeba tak, jakbym wziął dwójkę. Ktoś kurczę widzi różnicę jakąkolwiek? Chyba, że po prostu szybciej do mnie dolatuje, tak mi się wydaje. To może być po prostu szybsze do mnie podlatywanie. Albo ja po prostu wydałem pieniądze na coś, co nie było w ogóle potrzebne. Albo inaczej, co nic nie zmieniło. Okej, bombę tam gdzieś rzuciłem, nie trafiłem tam gdzie chciałem. Chciałem do tego typa z tego miejsca. Teraz tutaj to działko. Armageddon, cyk, cyk i cyk. Teraz będzie syf, robi tam nam deadly. Zaraz. Tu walnęło i nie wybuchło? To jest zdzierstwo, przecież te typy są wybuchające, więc wybuchł jeden grzyb, powinien nagle wszystkie wybuchnąć. Ale przynajmniej piggy bank się nam pojawił, więc pieniądze, które wydałem z filmem na zakup, troszeczkę nam się odzyskają. Ale dawno nie miałem takiej, powiedzmy, gierki na odmurzenie. No, nie oszukujmy się, ta gra nie wymaga od nas zbytnio myślenia. To jest po prostu biegasz, niszczysz i tak dalej. Może i Clanker jest gierką, która nie wymaga też jakoś ultra... Nie, to złap ten coin. Ultra dużo myślenia, ale no tutaj zdecydowanie jest taki relaksik umysłu. Szczególnie, no i polecałbym osobom, które przed teraz poszły do szkoły, tak? O kurczę, dostałem w końcu jakiegoś grzyba, który serio widzę coś zdał. Mamy boosta raz dwa, my jesteśmy o wiele mniejsi. Nie wiem ile mniej więcej trwa, nie wiem jak będzie jest cooldown, który jest pokazany. Znaczy cooldown, czas użytkowania tego czegoś. Ultra violence zdobyliśmy tryb i zarobiliśmy na nim sobie 20, chyba 5 coinów, czy dobrze widziałem. Teraz muszę troszeczkę uważać, ponieważ no nasze życie już tutaj jest w tarapatach. Mogę tego używać, a tego nie. Może czegoś mówię, serio, dalej nie ustawiłem. O nie, tutaj trzeba uważać, bo zaraz buchnie. Nie chciałbym dostać kulką. Pyk. Tutaj wasza dwójeczka. King of Violence 2-5. Zrobiłem, powoli ładuję jakiś achievement, jeszcze nie wiem zbytnio jaki. Rzuciłem tam gdzieś bombę, może podbiegniecie w nią? Nie chcieli, nie chcieli podbiec, ale tutaj grzyby na szczęście. I piggy bank i boost speed. Dawaj, jeb, z laserka i z obrotówy. I znowu grzyba mam tutaj, czyli jeżeli tylko się skończy, mogę od razu go wziąć. Tu jest koniec, ale gdzieś tam zostawiłem jednostki. Więc szybko biegniemy. Gdzie ja was tutaj zostawiłem, moi drodzy? Tutaj, grzyby, dobra, grzyby i jeden strzelający. Zrzuciłem bombę, może zadziała? Nie zadziała, mogę sobie zawsze użyć tego. To co, co to jest? Co to jest? Na szczęście mnie to nie załatwiło i już wszystkich potworów pokonałem, więc mogę pójść z tym do następnego levelu. I w sumie wyleczyć się, to jest teraz mój główny priorytet na ten moment, żeby po prostu wyleczyć te nasze zranione kości. Żeby przegoniłem sobie na piątym levelu teraz. Czy w ogóle gdzieś jakiś licznik? Chyba nie ma. Ale tu jest syf. Ale tu jest syf. Okej, bomby niech wejdą. Niech tam troszeczkę poczyszczą. Tarcza weszła. Tutaj więcej królików. Więcej grzybów, więcej królików, więcej wszystkiego. Tu jest, widać, jakaś maszynka do zbierania po prostu hajsu. Trzeba jeszcze go pozbierać oczywiście. No posypały się wszędzie, posypały, ale nie zdobędę ich przecież bez podnoszenia. Chociaż moje życie ogólnie nie jest w tak dobrym stanie, jakby mi się wydawało, że będzie przed chwilą. Okej, tu jest przynajmniej jakieś życie, które leży sobie. Ponieważ dobrze ogarniam bulety jakby lecą w nieskończoność, czyli mogę, powiedzmy, przewidzieć gdzieś jakiś strzał, strzelić gdzieś losowo. Jest szansa, że przeleci on przez całą mapę, trafiając
kogoś gdzieś daleko. Okej, tutaj ta maszynka do zniszczenia. Tutaj jest ten strzelający demonik, więc trzeba się nie blokować od drzewa, to po pierwsze. Tyk, tyk, tyk. Tutaj uniknąłem w ostatnim momencie. Tutaj Armageddon tego działka nie zniszczył. Okej, tutaj demony nadbiegają, które nie pozwolą do mnie dobiec. Tutaj są grzyby, więc będzie dużo wybuchania. Dokładnie też giną oczywiście przy okazji działka. I też od razu króliki na mnie atakują. Więc trzeba tutaj... O Jezus Maria! Moje życie jest... Okej, nie tak w złym stanie, jakby mi się wydawało, że było przed chwilą. Trzeba zbierać cały hajs i tego typa tutaj załatwić po prostu. Ziemię od razu łatwiej, pyk. Niech tam powybucha, ja tutaj zbieram tylko coiny. Zrobię sobie właśnie achievement o nazwie Deadly. Pewnie, że ileś tam razy osiągnąć poziom Deadly. I gdzieś z lewej strony są przeciwnicy, których trzeba będzie zaraz jeszcze zbić na kwaśne jabłko. My oczywiście jesteśmy z tej roli dobrych odzowników. Tam tylko są ci wysłannicy tak zwanego szatana, którzy decydowanie chcą nam tutaj nabrudzić. Okej, teraz mogę zrzucić tutaj bombę. Zniszczy te dwie maszynki. Dobra, jedną chociaż zniszczyło. Przynajmniej jedną zniszczyło. Nie jestem jeszcze w stanie ogarnąć, jak to mam mniej więcej zasięg. Co to daje? No zbieram te rękawice, ale ani razu nie widziałem jeszcze, żeby coś to dało. Chyba, że tu jakieś, może jakieś cooldowny ładuje. No i czyścimy. Jestem ciekaw, czy w ogóle te bomby w końcu mnie atakują, czy nie. Te, które ja aktywuję. Ała. Ała. Dawaj, tego demona. To tutaj się zniszczyło. Tutaj się powoli niszczą. Okej, teraz będzie tutaj zasy, więc trzeba najpierw zniszczyć króliki, żeby mieć tutaj troszeczkę więcej spokoju. Na samo dołu lecą demony. Pyk, 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 pyk. O kurczę, straciłem HP, a się podnieciłem, że widzę właśnie serce obok. Straciłem w sumie 2 HP. Miałem 3, straciłem jedno. Poniosłem serce, powinien mieć znowu 3, ale mam, jak widać, po prostu 2 dalej. Okej, tutaj teraz grzyby wylecą. Gdyby zacząłem atakować nasze 4 kochane litery. Jest tutaj serce, które te, znaczy serce, oko, które szybko zostało zniszczone. Tu idziemy teraz do tych grzybów z tej strony, dostając 1 damage. I teraz wystarczy po prostu nie zginąć. You died. Oh, seriously, I died. Teraz czy wracamy? Okej, czyli powtarzamy cały level, ale nie tracimy hajsu. To jest chyba najważniejsze. To jest chyba najważniejsze, żeby po prostu takiej sytuacji hajsu nie traciło. Czyli powiedzmy, z jednej strony jest to taki roguelike, no bo jednak mam wpływ. Nasz poprzedni run ma mniej więcej wpływ na następny run, ze względu na to, że będziemy mieli hajsy, będziemy mieli lepsze upgrade'y. Jednakże też nie ma też na tyle wpływu, aby musiało się wszystko resetować. Na przykład musiałbym zacząć wszystkie levely od początku, co mnie bardzo po prostu cieszy. Okej, tutaj idzie kolejny demon, który mi wtedy właśnie załatwił, więc trzeba go teraz wyeliminować. Taka jakby taki jakby to powiedzieć, rewanżyk za poprzednią. O, mrundę. Teraz tutaj trzeba to zniszczyć, tam będzie oko, pamiętajmy. Tu będzie teraz oko, więc trzeba też uważać na to, że tutaj będzie teraz dużo strzelania stąd. Chociaż to oko też nie powiem, może one są losowe. Na pewno moje życie jest na niskim stanie zdrowia, więc to jest... Okej, boost. Trzeba to wykorzystać. Ten atak stąd wziąć. Stąd tego boosta, który cokolwiek daje. Come on, come on, dajcie mi tutaj troszeczkę wyjść tak do przodu, okej. Okay. O, grzyb! Teraz co trzeba wziąć? Okej, okay, chyba tego nie zniszczyło, więc rzucam tą bombę. Wyłączyło nasze wybuchy. Tutaj bierzemy sobie szybko zaraz grzyba. A nie, jest oko, dobra, znalazłem oko. Znalazłem oko, które szybko zginęło. I teraz tutaj czyszczenie na atak speedzie razy 2. Zaraz znowu zginę. Zaraz znowu zginę. Potrzebuję tarczę i potrzebuję życia, które właśnie tam było w jednym miejscu. To ja mam jak co tarczę kolejną, więc jeżeli bym potrzebował się czymś ratować, to będę miał to w tamtym miejscu. Nie powinien tego HP tracić. Nie powinien tego HP tracić. To był mój błąd, że to się stało. W takim razie uważać troszeczkę. To zniszczmy. Żeby były pieniądze. Mam nadzieję, że z czegoś serce wypadnie. Mam taką nadzieję. Bo ja wiem, że mogę zrobić sobie upgrade już kolejny za 1000 i nawet za 1500. Jednakże na razie chcę jeszcze poczekać i zastanowić się, czy na pewno będę chciał robić ten upgrade. Bo na razie niby sobie strzelam teraz na tym trybie drugim. I nie widzi mi się, że na przykład chciał wrócić do trybu pierwszego. Więc... No na razie jeszcze czekam.
na razie jeszcze czekam. Żyby, króliki. Czy któryś z was chciałby mi tutaj pomóc troszeczkę w przetrwaniu? Którykolwiek. O Jezus Mary, nie. Ale bym tą presję się wkopał na tych demonach. Nie wiem w ogóle jakim cudem nie zginąłem. Wydaje mi się, że dostałem tam któryś bullet. Ale może nie. Teraz tutaj między gdzieś stanąć. Niech to wybuchnie wszystko, żeby nie było, że to może mnie załatwić. Jeszcze mam tutaj troszeczkę osób do zniszczenia. Tutaj grzyb. Stąd coś jest. Ten achievement cruel, więc tak powiem, jak wtedy było z deadly, pewnie, że parę razy deadly zrobiłem, to teraz parę razy cruel. To zdaje moje gdybanie cały czas, tak czy siak. Pyk. Wybuchło i jeszcze to nie jest koniec levelu. Demon niektóry jest zniszczony. Działka, o nie. Powoli, dobrze. Prawie wbiłem w bombę. Prawie wbiegłem w bombę, która z niego wypadła. A już mamy koniec levelu, my tylko zabijemy te trzy działka i lecimy po prostu do exitu, aby zrobić jakby sobie nasz save. I na tym zakończyłem pierwszy odcinek z gry. Zapomniałem nazwy? Ultra Goodness 2. Zrobiliśmy połowę pierwszego etapu, przynajmniej jeszcze druga połowa oczywiście, potem jeszcze dwa kolejne etapy i walka najprawdopodobniej z szatanem, do którego będziemy musiał zadawać wszelkie skille do naszego koteczka. Jeżeli się podoba gierka, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Mi się bardzo fajnie w tej grze biega, taka dynamiczna action game, więc jestem zadowolony. I cóż, do następnego odcinka, piłkę, górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się w kolejnym odcinku, siemanko, peace, yo! I need cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.